Siema, siema, tutaj Rychu. Witam Was w kolejnym odcinku z serii King's Bounty. Dzisiaj zaczynamy siódmy odcinek naszej serii. Okej. Stopper jest włączony, już pracuje. King's Bounty już nam się ładuje. Tak, dzisiaj zaczynamy przygodę w nowej krainie. Nadal jesteśmy na tym samym kontynencie, ale teraz jesteśmy już w nowej krainie, w takiej wschodniej krainie. Ona nie różni się aż tak bardzo od dotychczasowych. Ale będziemy się z nią często spotykać dosyć. No, 10 razy przynajmniej tutaj będziemy w tej krainie. No, tu widzicie, tu jest jakiś taki bohater. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z bohaterami w tej grze. Okej, misja jakaś. Witaj, Rychu. Przed sobą masz magiczny poligon, szczególne miejsce, w którym magowie bojowi odbywają test. Tym niemniej Akademii nie przeszkadza, jeśli jakiś wolny mag lub osoba uzdolniona magicznie także zechce przejść taki test. W ten sposób mają nadzieję odkryć i zdobyć dla Akademii młodych i utalentowanych ludzi. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Nie, na razie nie chcemy, ponieważ tam sobie nie damy rady. To jest hardkorowe miejsce, gdzie na wyższym levelu warto iść. Tak, ja wiem po prostu, bo nawet na poziomie łatwym na razie nie dałbym sobie tam rady. No, jest tam po prostu bardzo trudno na początku. Kula ognia, standardowo. No, tutaj akurat dobrze gryfy są w postaci tylko jednej, po jednej jednostce na oddział, więc nie będą nam się tak rozmnażać, jak widzieliście to w jednym z poprzednich filmików. Gdzie no była to totalna porażka po prostu. Dobra, gryf nie żyje. Są drogą, gryfy chyba zawsze kontratakują. Zaraz to sprawdzimy. Jak coś mi się wydaje. Nie wiem dlaczego mam takie dziwne przeczucie. Czy gryf zawsze kontratakuje? Zaraz to zobaczę. Jeśli jakiś dożyje. Latanie, wściekłość, odporność na magię. A nie, one, no dobra, spodziewałem się po prostu, że będą miały bardzo podobny zestaw umiejętności, jak mają gryfy heroesowe. To już by mnie naprawdę wcale nie zaskoczyło. Gdyby coś tutaj było, stąd było żywcem zrażnięte do heroesa, albo w drugą stronę, no bo jak widzicie, te gry mają wiele wspólnego ze sobą. Jeśli chodzi tutaj o ten tryb bitewny, że tak powiem, i o występujące tutaj stworki, to jest jedyne chyba, co te gry mają wspólnego. No, bo potem wiele rzeczy pod wieloma względami jednak różnią się. Ja tutaj nie mówię nawet o grafice, pod względem której no Heroesy i King's Bounty, oczywiście mówię o Heroesach trójce, czyli tych moim zdaniem najlepszych. Oczywiście one tutaj no nie dorównuje, Heroesy trójka nie dorównują tutaj graficznie jakością do King's Bounty, ale wiele takich rozwiązań jest właśnie wziętych, zdaje mi się, prosto z King's Bounty. No właśnie. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to to, że nie ma tych takich, wiecie, takich fajnych bitew o zamki i miasta, tak jak to było właśnie w Heroesach, bo to było to, co ja w Heroesach lubiłem najbardziej. Oblężenia tych zamków, to było coś świetnego. Tak fajnie mi się zawsze oblegało te zamki. A najfajniej zawsze oblegało mi się, co mi się najfajniej oblegało? No nie wiem w sumie, co mi się najfajniej oblegało. Wiem, że najfajniej zawsze broniło mi się w fortecy, bo tam było dużo jednostek strzelających. To było fajne. No i gdzie jeszcze? I w tym zamku takim od ludzi, tam też mi się zawsze fajnie broniło. O, i w lochu, w tym podziemnym, no. Tam obrona to była świetna sprawa. Była sama przyjemność, że tak powiem. O, widzicie, tu jest bohater. Ogólnie bohaterowie tutaj, oni sobie tylko tak chodzą. To nie jest tak, że oni chodzą i też zajmują nam jakieś rzeczy. O, fajnie, mana.
troszkę dowodzenia. Nie, oni tutaj nie chodzą, nie zajmują żadnych rzeczy. Oni po prostu no sobie chodzą. My na razie jedziemy do... Dobra. Tak, tutaj jest brat króla. Witaj, podróżniku. Wiem, że służysz królowi Markowi. Przysłał cię tu, prawda? Witaj, wasza wysokość. Owszem, wasz brat mnie tu przysłał. I nazywaj mnie tak. Mów do mnie po prostu Mark Leonar. Ja jestem zwykłym naukowcem, jednym z królewskiego rodu. Odrzuciłem swoje przywileje dawno temu. A zatem, czy Mark dał mi to, o co prosiłem? Jego wysokość dał ci wielką zapasową pieczęć królewską. Ponadto spytał, do czego jej potrzebujesz. Świetnie, ta kopia w zupełności wystarczy. Wiesz, napisałem do mojego brata w akcie rozpaczy. Przez długi czas byłem samotny, ponieważ nie spotkałem odpowiedniej kobiety, którą mógłbym pokochać. Ostatnio znalazłem pracę naukową o mikrokosmosie istniejącym wewnątrz tego świata. Ciekawe pomysły, które autor poparł licznymi eksperymentami na żabach. Nie mniej niż wnikliwość owej pracy zaskoczyło mnie pismo i odręczny podpis Marta Digonda. Autorką była kobieta. Właśnie, ledwie to przeczytałem, a przyszło mi do głowy, że tylko niezwykle inteligentna kobieta mogłaby zostać dobrą żoną. Dowiedziałem się, gdzie mieszka i wysłałem jej miłosny list. 100 z listu z oświadczynami. Lecz dostałem odpowiedź, że jest ona w stanie poślubić tylko człowieka królewskiej krwi. To jest jej przeznaczone. Dlatego zwróciłem się do brata z prośbą o pożyczenie królewskiej pieczęci. Odciskając ją na moich listach, dowiodę swojego pochodzenia. Spoko. Okej, w wyniku tego ruszamy na razie na mroczne bagna. No nie liczyłem, nie myślałem, że tak szybko tam pojedziemy, ale dobra. Czasami to tak, tak to bywa. Tu nie chcę na razie jeszcze walczyć. O, widzicie? Obserwatorzy. Tak jak wy Heroesy, co ne? Chodzi po prostu o to, że no ja tam nie chciałem jechać, bo wiem, że tam mogą być jeszcze bardzo silne oddziały, z którymi no po prostu bym sobie jeszcze nie poradził. Ale skoro mam tam aż dwie misje i w sumie no jest tam taki sposób, żeby się przedostać dalej bez wszczynania ogólnej rozruby na całych bagnach, spróbujemy się tam przedostać, żeby odkryć, jak to się nazywa, żeby odkryć troszkę tych bagien i żeby wykonać te dwie misje. Szczególnie zależy mi na wykonaniu tej misji dla króla, wiecie? Ta misja z tą żabą, tam księżniczką, co pamiętam z ostatniej z ostatniego odcinka, ona nie jest jakaś tam super ważna, nie, ważniejsze jest... Mogę już ich pokonać? A, nadal poziom zabójczy, czyli jeszcze nie wygram z nimi. Tutaj nadal ważne jest, żeby wykonywać tę misję dla króla. Z tego co pamiętam, wtedy dostaniemy misję, w wyniku której będziemy mogli używać tego szału. Jak ja wam to pokażę, to jest coś po prostu cudownego, do czego używa się szału. Ja wam to gwarantuję. Pokaż co... O, masz troszeczkę łuczników. Masz łuczników, to fajnie. Kupimy sobie łuczników. O! Fontanna radości. No i fajnie, jedna runa mocy. Jest dobrze. Spójrzmy na mapę. Widzicie takie ciemne chmury? To znaczy, że nawet nie mamy tu czego szukać, bo dostaniemy taki łomot, że się nie pozbieramy. A widzicie, tu jest wszystko trochę silniejsze ode mnie. Ale dobra. Dawaj. Dobra, płyniemy tratwą. Do kwachy i do... po żabę. No i ogólnie będziemy pływać. Ups. Trochę silniejsi. Ups. Widzicie, tu jest żaba. Trochę silniejsi, ale no myślę, że oni nie mają czarów.
Okej, stara kwacha. Och, czego wy chcecie na tych bagnach? Wszyscy tylko łażą tu w tę i z powrotem spłoszyliście mi już wszystkie zwierzęta. Jak mam teraz złapać te ropuche? Wiesz, jakie one są szybkie? Jestem już stara i nie mogę za nimi ganiać. Słuchaj, potrzebuję twojego rękopisu. Patrzcie, czego mu się zachciało. Chcę kroniki zaginionego miasta. Skąd ja mam ci je wytrzasnąć? Wiesz, kochaniutki, ile już takich jak ty próbowało znaleźć te papiery? Dobra, no nie będziemy jej okłamywać. Mówisz więc, że przyszedł... Słuchajcie, tu sam Elerio Shivaris, heh, teraz sobie nagle o mnie przypomniał, popatrz no. Potrzebne im kroniki, więc ten stary mag jednak o mnie nie zapomniał. Powiedz mi, kochaniutki, co o mnie mówił? Prawda, no, gdy o tobie wspominał, jego oczy zaczynały iskrzyć. Używał wtedy słów, których nie powtórzę w towarzystwie kobiet albo dzieci. Również prawda. Jeśli mam być szczery, to niewiele o tobie mówił. Powiedział mi tylko, gdzie cię znaleźć. Właściwie to rozmawialiśmy głównie o tych kronikach. To również jest prawda. Jeśli dobrze rozumiem... To mówi, że jesteś uczoną wiedźmą, prawdziwą panią tych bagien. Dał mi również do zrozumienia, że twoje samopo... No, damy, że to również jest prawda. No, popatrz, przynajmniej mi wspaniale przypomnę, kto ma... Znów te kroniki... No dobrze, możesz mu je oddać, tylko że ich tu nie mam. Straciłam je. O, nie martw się, twoje kroniki są całe. Zostały ukryte w bezpiecznym miejscu. Znalazłam je na cmentarzu. Wniosłam je na cmentarz, bo chciałam odbyć z nimi rytuał, który wskazałby ci drogę do zaginionego miasta. Znalazłam dobre miejsce, więc zaczęłam przeszukiwać krypty. I wtedy zraniłam sobie stopy i w jednej z krypt jakiś ghoul rozszarpał mnie na strzępy, ledwo uszłam z życiem. Myślę, że kroniki wciąż tam są, bo zapieczętowałam wejście do tych krypt i chyba mi teraz tajne hasło. Bez tego hasła nikt nie zdoła dostać się do krypt. Obojętne. Czy to czarnoksiężnik, czy cmentarna hiena? Jestem już stara, kochaniutki, i boję się iść na cmentarz. Zdradzę ci więc hasło i sam sobie weźmiesz te kroniki. Powiedz... Nie wiem, po jakiemu to jest. A drzwi się otworzą. Tylko bądź ostrożny, nie umarli, którzy próbowali mnie zabić. Na pewno wciąż tam są. Okej. Okay. No, coś jeszcze? Masz coś fajnego do kupienia? Nie, nic fajnego nie masz. Mówisz, że pomagasz. Może im nie mógłbyś pomóc, co? Powiedz mi, co sądzisz o krasnoludach? Aha. Dobra. Jedziemy nakopać krasnoludowi do karłowatego tyłka. Ale mamy jeszcze kilka rzeczy po drodze. Kum, kum. Ej, żabo, nie jesteś przypadkiem zaczarowana i nie potrafisz mówić? Znaczy tak, nie jestem zwykłą żabą. Skoro wszystko rozumiesz, to wskakuj do wora. To hańba, złożę zażalenie. Bagno mojej cierpliwości się przebrało. Co się stało? Łowcy żab, jest ich tak wielu. To już nie jest bagno, tylko zamkowy dwór. Skąd wy się wszyscy bierzecie? Najpierw był tu jakiś grab, teraz ty się zjawiłeś. Spokojnie, bez nerwów. Przychodzę od grafa. Przysłał mnie, bym przyprowadził mu mówiącą żabę. Ja jestem sam jeden, miłośnik żab. Kum, to skandal, ten graf... naczytawszy się bajek obcował wszystkie żaby w okolicy. Wszystkie żaby co do jednej zmieniły się w piękne damy. Nie wiem, gdzie posiadł ten talent, ale o takich cudach jeszcze nie słyszała. Aha, czyli jesteś zła, że ciebie nie pocałował. Potrzebujesz pomocy? Mogę cię zabrać do grafa. Jego pocałunek? Nigdy w życiu. Patrzcie go. Chciałby sobie przygrywać zaczarowaną żonę jak z bajki. Nie da się zmienić w żaby, w królewnę na stałe bez prawdziwej miłości. Myślisz, że on chciał, chociaż starał się kochać? On nawet nie patrzy, tylko całuje w oko albo w plecy. Proszę cię, człowiecze, nie oddawaj mnie grafowi. Lepiej sam mi pomóż. Masz takie śliczne oczy. Tam nie marudź. Do wora. Idziemy walczyć. Myślę, że w tej misji... wow. W tej misji myślę... W tym odcinku myślę, będzie dosyć ciekawie. Wróg jest na razie na stand-by'u, jak widzicie. On oczekuje.
poszedł od tej skrzyni. Te ziomeczki do obrony idą. O, a my im tu grzmotniemy czarem zaraz. Ty czekaj. Ty do tyłu. O, jaki ładny crit wszedł. No właśnie, o to mi chodzi, co tu mamy. O, księga zła! Widzicie? Dlatego warto zawsze zabierać te skrzynki, bo czasami może się trafić coś naprawdę bardzo fajnego. Księga zła. Patrzcie, co robi księga zła. Gdzie ja ją... A, okej, tutaj przyślemy księgę zła. Mwahahaha. Zobaczcie, co ona będzie robić. Ona nie dość, że rzuca czary na wrogów, to jeszcze ich gryzie. To jest świetna rzecz. Nie wiem, dlaczego kojarzy mi się z książką z Harry'ego Pottera. Tam chyba też taka była, z tego co pamiętam. O. Losowy negatywny czar. No proszę. Bardzo fajna księga, bardzo mi się podoba. Chcę więcej takich książek, chcę całą taką bibliotekę. Tutaj no wytracimy dużo jednostek w tej bitwie. Ale no trudno niestety. Ile ona jeszcze ma życia? Ja nie mogę, ale ona ma jeszcze życia dużo. Strasznie silna jest ta księga, a to dopiero podstawowy poziom tej księgi. Wy sobie wyobraźcie, jak ona będzie mocno bić, jak ja ją... No wiecie, jak będę miał już te czary takie mocniejsze. Że na tej będzie kosić wszystko. Jeszcze jedną kulę ognia mu tam poślemy. No i koniec. I jak widzicie, dzięki czarom udało się wygrać. Tylko de facto dzięki czarom, bo znacząco zwiększyły nasze możliwości bojowe. No ale tak to już jest, jestem magiem, więc no muszę używać czarów. Muszę tutaj bić jakąś magią. O, mamy kolejny obelisk. Przeklęte bagna, omal nie utonąłem, przeżyłem dzięki pięknej młodej czarownicy, która mnie rozpoznała i zwołała wszystkie okoliczne żaby, żeby mnie wyciągnęły. Okazała się być miłą i gościnną czarownicą, a ja myślałem, że czarownice to szpetne i jędzowate stare baby. Król Fandor. Tak, i dodajemy sobie kolejny znaczek. Odkryty obelisk. Okej. Żebyśmy na pewno wiedzieli, że już tutaj byliśmy. Jedziemy dalej. Stara wiedźma Marta Digodna. Co cię sprowadza, kochany, na moje bagno? Jestem ci potrzebna. To ja jestem Marta. Widzisz, przybywam od ciebie z Arlanii z wiadomością od samego Karla Leonarda. Przysyła ci list zalakowany królewską pieczęcią na dowód jego pochodzenia. Proś cię o rękę, jaka jest twoja odpowiedź? Orety, ja razy bezskutecznie mówiłam mu nie, co za upar...
kobieta z niego zauważ na mnie rychu. Jaką byłabym żoną dla królewskiego brata? Mam prawie 100 lat. Biedny Karl nie zauważył daty na rękopisie. Same moje prace mają już niemal 50 lat. Jednak przyznaję, że lubię Karla. To ciekawy, wykształcony mężczyzna. Och, jak chciałabym być teraz młodsza. Poprosiłam nawet moją matkę o pomoc, ale jej się nie udało ukończyć elixir. Kim jest twoja matka, skoro ty sama masz już 100 lat? Ta mieszka niedaleko stąd, nazywa się Stara Kwacha. No cudownie! Najstarsza czarownica na naszych bagnach. Muszę się jeszcze dużo nauczyć, by być taka dobra jak ona. Słuchaj, kochanie, czy pomożesz jej stworzyć eliksir? Wtedy mogłabym odjąć sobie 50 lat i zostać żoną godną Karla. Zgoda? Dobra. Nie wiem dlaczego, ale nagle Kwacha zaczęła mi się wydawać kimś jak mistrz Yoda. Goldy. Są pajączki, ale pajączkami na razie się nie będziemy przejmować, bo my jedziemy... Tu. Użyj. Tak, ostrożnie otworzysz pokrywło. Odpychający uderzył cię w nos, że i zmusił do cofnięcia. W ciągu 5 minut Fetor rozprzestrzenił się po całej okolicy, a twoi wojownicy zaczęli na ciebie zerkać. Twoja ciekawość nieraz wpędzi cię w krew, jednak złe doświadczenie to także doświadczenie. Super. O! No fajnie, fajnie. Uważaj, tu są chemikalia. O, alchemik... Pokaż, co tam masz do sprzedania. Dobra, on nie ma nic fajnego. Kim jesteś? O, właśnie, bo dziennik został zaktualizowany. To zaraz wybuchnie! Właśnie wybuchło. Dobra, sprawdźmy misję. Cuchnący eliksir. Udaje się do Kwachy i powiedz, że zadanie się powiodło. Dobra. Szukaj starą Kwachę i poproś o napój odmładzający. Okej, powiedz królowi, że jego brat zamierza się ożenić. Dobra. Mamy dużo rzeczy do zrobienia na tym bagnie. Na tym cuchnącym bagnie Shreka. Chwila. Zaczarowana miłość. Zanieść żabę grafowi. A, to jeszcze musimy... ale ja jestem głupi. Dobra, zrobimy to tak. Ja w sprawie krasnoluda, to po pierwsze. Tak, to było coś. Jego kocioł z chemikaliami rozprysł się na kawałki. Dobrze, że nic mu się nie stało. A co z krasnoludem wyprowadzić? Nie wiem, nie rozmawiałem z nim. Szkoda, nauczyłbyś się od niego wielu nowych krasnoludzkich przekleństw. Krasnoludy są całkiem niezłe w wymyślaniu przekleństw. Okej, dzięki babciu. Jedziemy dalej. Twoja córka. Marta powiada, że czego już moja córka chce? Poprosiła mnie, żebym przyniósł od ciebie napój odmładzający. Napój odmładzający? A po co jej? Podobno chce wyjść za mąż. Ma już prawie 100 lat, a ciągle nie ma dzieci. Wyjść za mąż? A to dobre. Mówiła mi, że wszyscy mężczyźni są źli, a ona ciągle swoje. Ja chcę. No dobrze, skoro chce za mąż wyjść, to niech sobie wychodzi. Sprawdzę tylko, czy czegoś mi nie brakuje do tego napoju. Tak więc wężowe skrzydła odnóża pająka kamienny. Na krew zatrytona, to też mam. A, nie mam czerwonych lilii wodnych, trzeba je zebrać z bagni. Wiesz, tak miły, zbierz dla mnie 5 sztuk. Zaraz pozbieramy. To są takie czerwone kwiatki, one tutaj gdzieś powinny być. O, właśnie, takie odświetlone. To jest fajne, że nawet jakbym wiedział, co muszę zbierać, to nie jestem w stanie pozbierać tego szybciej. No bo po prostu się nie da. Bo nie ma tego wcześniej. No i teraz musimy szukać tych kwiatków, gdzie one tam mogą być. A po drodze musimy uważać na wrogów. Wow, bo wrogów jest tu od zatrzęsienia, jak widzicie. I wszyscy są w miarę silni. Dobra, spróbujemy tego ziomka wymanewrować. Za tym posągiem. Niech on tylko się tam zczai trochę. No. Poszedł. Właśnie w ten sposób. Tu przejedziemy za tym posągiem.
O, jajo węża. Tak, takie jaja się nam przydadzą. To tu mamy... O, 5000 złota. Silni, tak? Jedziemy obijać tych, w takim razie, silnych wrogów. To już jest 25 minuta. Stoper mi tak mówi. Więc zrobimy tą misję. I na tym zakończymy ten odcinek. W sensie dostarczymy... jak to się nazywa? No, dostarczymy kwiaty do kwachy. Eliks powiemy krój i to będzie tyle. Weźmiemy eliksir i pojedziemy do króla powiedzieć mu, że jego brat chce się hajtać. Myślę, że tak będzie najlepiej. I na tym zakończymy ten odcinek. I patrząc na zegarek, myślę, że zaraz potem zabiorę się od razu za odcinek numer 2. Widzicie, wróg znowu jest na stand-by'u. A to fajnie, że tyle dowodzenia nagle dostajemy. No nie no, no mam nadzieję, że oni mnie tutaj nie rozjadą jeszcze. To bym tego bym... Znaczy nie no, no zniósłbym to, ale byłoby to ciężkie przeżycie dla mnie. Że wróg mnie tak tutaj rozsmarowuje. No już chyba wiem, kto dostanie zaraz czarem. No właśnie. Co to było? Ogłuszenie? I co? Jak ma to ogłuszenie, no mam nadzieję, że to nie jest jakieś, że jest ogłuszone i bić nie może. Okej. Możemy normalnie bić, czyli nadal jest dobrze. A, tylko na mniejszy dystans możemy teraz chodzić. Dobra. Tam tyle to jeszcze przeżyje. Ile to zadaje? 180, 100. No nadal będziemy tłuc z tą ognistą kulą. No nie, no jeszcze jak mi te węże go tutaj wytłuką, to się zdenerwuję. Dobra, robimy skoncentrowany ostrzał na tym typie. O nie, chłopi nam polegli. Ty tutaj do obrony, facet. A my dalej łoimy węże. No to nie był najmądrzejszy z moich pomysłów, żeby się tutaj rzucać na te węże. Zaraz będziemy musieli po armię nową jechać, ale dobra. Wyobraźcie sobie, ile to będzie expa. Tak przynajmniej liczę. Albo taki ze mnie lamus, że po prostu... Ze słabym oddziałem miałem problem. Bo to też jest możliwe. No i padł. Ile exp... No nie... Tyle expa tylko? Ale żart. Dobra. Widzę, że zbliża się nam 30 minuta. Co tu było? Goldy... O, skarb, skarb! Goldy... I chyba mamy. Dobra,
Zebraliśmy wszystkie kwiaty, a więc teraz jedziemy. Czekamy, aż tamten typek, aż on się cofnie. Dzięki temu go po prostu wymanewrujemy fajnie. Jak tam wyglądamy już z mapą. A tą przyjemniejszą część mamy odkrytą. I zaraz będziemy robili w następnym odcinku. Będzie walka z żabami, część druga. Czym najpierw robimy sobie... No, to jest takie kuszące. Gdzie tu była ta rezerwa? A, tutaj jest rezerwa. Chwała. Wow, ale to wymaga. Na razie weźmiemy to, bo to będzie nam potrzebne. Po prostu tak. Bo ja tak mówię. No, i teraz jak widzicie, ten ziomeczek, właśnie go wymanewrowaliśmy. Już go tutaj mamy ładnie wykiwanego. Wracamy szybko do kwachy. Cyk. Dobra, dawaj napój. Cyk, cyk, cyk. Zanieś Marcie napój odmładzający. Dobra. Cyk, 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 cyk. Szybko do Marty. Wiesz. Dings. Jest gicior. O, tak wygląda. Zaprowadzić? Nie, nie trzeba. Znam pewien skrót. Przy okazji weź to. Mój prezent dla ciebie. Mamy jakiś przedmiot. Coś dostaliśmy. O. To jest fajne. No, to nam się przyda. Sakwa tego na razie... Aha, dobra. Mhm, już wszystko wiem. I w tej chwili... Jedziemy do króla, bo i tak potrzebujemy nowej jednostki. Misja. Wróć do Karla i przekaż mu odpowiedź Marty. Dobrze. Już wracamy. O. Już się bałem, że będę musiał się tam znowu przebijać. Troszkę bym się zdenerwował z tego powodu. Tam zaraz wrócimy i tam będziemy ciupać. W sumie to tą bagnistą część zrobimy w całości, potem wrócimy do wschodniej części i wtedy dopiero zajmiemy się południową i cmentarzem. A jak już ogarniemy sobie to, to idziemy na inny kontynent. A chodź tu, królu. Tak, znalazłem twojego brata. To ja przekazuję mu ryb. Dawaj następną misję. A nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Żadna następna misja. Dajesz item, który my sobie założymy. Dajesz żołnierzy, których weźmiemy. Oczywiście, bo czemu by nie? Dawaj. I w tej chwili ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Oceniajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I zapraszam was już wkrótce na kolejny odcinek. Na razie.